zapiszmy przed wyjściem, bo tam też na nas czekają. Cała zgraja Anglików. Zagrożenie niech będzie. I chodźmy, chodźmy. Nie będę zamykał. Bez sensu. A z tej strony co, coś jest? Nic. Nic tam nie ma, dobra. Chodźmy. A zaraz, zaraz. Pamiętam o... W celach misji pokonaj Williama de la Pole i Jeanne de Luxemburga. Gdzieś może na środku będą. Karol pójdzie, Karol. Spoko. Pokonaj księcia Burtholma. Też znajdziemy. Wszystkich znajdziemy. Pójdziemy tam w lewo przecież. No dobra, jeszcze. Jeszcze raz. Pole bitwy. 2D. Pójdziemy na wprost. Wszystko wyzwolimy. Później na lewo tam wyzwolimy. Trochę nam to zajmie, zapewne. Ale jak się nie będę odciągał, to może do 100 odcinków wytrzymam. Ale nas tłuką. I nikt do nas nie podejdzie, żeby nam pomóc. Fajnie, nie? Nie to, nie to. F3 to jedzenie. Trzy razy. O tak. Jesteś świetna, Joanno. O, o. A, myślałem, że utonął. Chyba utonąć nie może. Chodźcie wszyscy, weźmiemy atak energetyczny. Zbliżcie się. Jak czytuję grę, to trochę... Trochę przycinam mimo wszystko. No cóż. Szybka jazda. Dobra. Co jest, książę? 11 poziom. W końcu. No ale nim prawie nie sterowaliśmy indywidualnie, więc nie ma co się dziwić, że ma mały poziom. Nie lubię łuczników. Ale to już wiecie zapewne. Oni zawsze uciekają. A ja nie lubię blokować ciosów, a właściwie to zapominam o tym, żeby blokować te ciosy. Coś jest ciekawego. Daj, będziemy mieli w razie co. Żeby odeprzeć jakiś zmasowany atak Anglików. Odejść, odejść, spieprzać z drogi, co wy? Blokujecie. Nie widzicie, że Joanna chce przejść. No, chodźcie. Zaraz i tak wszystko zdobędziemy. Dobra, wstajemy i tym atakiem. Wolę sam stracić życie, niż żeby to oni mnie zmasakrowali. Chyba od tego, od delfina wezmę zapas jabłek. Chociaż ty też nie masz za dużo tych jabłek. Dobrze, że masz trochę bochenków chleba. Dobrze się trzymają ich żołnierze. Też sobie zjedz. O, tutaj jest kowal, dobrze. Jest to ta ikonka kowala. Joanno, w sumie moglibyśmy wcale nie zabijać i dać dla naszych. Nabić tych parę poziomów przed końcem. Tyle wystarczy. Z konia, nie. My konno, no praktycznie nie podróżujemy. Atak energetycznego też prawie nie używasz. Masz. Tyle ci starczy. Jesteś tutaj? Nie ma. Wtedy przejdziemy, przejdziemy.
Trzeba się rozejrzeć. A nóż, widelec, będzie skrzynia, w której coś będzie. Ciekawo co, chyba już mają najlepszy oręż, jaki można mieć. Co tak zza rogu zaglądasz? Myślisz, że ciebie nie zobaczymy, co, przyjacielu? Chodź, chodź, damy radę, wszystkich tutaj trzeba nie zapomnieć o skrzyni. Chodźmy, chodźmy do przodu. Który poziom? No, malachit. Karol, masz? Masz. Wszyscy macie? Macie. Pierwszy. Też na sprzedaż leci. No, chodźcie tutaj. Fastulf nie żyje. Ten, no. Ostatni z braci. Jak to było z tym nazwiskiem? John... O, Delapol. Delapol. No. Miasto Bustiller zostało wyzwolone. No i się cieszę. Dzięki twojemu sukcesowi, no. Jak to wyzwolone, jak jeszcze tutaj są? A, jabłka się skończyła. Ja myślę, kurde, naciskam prawy przycisk myszy, a tutaj nie chcę już wykonywać żadnego ataku. Już? W porządku? Wszyscy tam jeszcze są, ale... Najpierw do kowala. Wszystko sprzedać. Dawaj, dawaj, dawaj. To nam się bardziej przyda niż... niż im. Oni mają zapasy i Anna traci. A jabłek mam jeszcze od groma i ciut więcej. Trzeba wszystko tutaj przenieść od naszych towarzyszy, tak żeby kilka razy pod rząd nie gadać z kowalem. I tak będziemy musieli iść dwa razy. Jeszcze, bo miecz jeszcze trzeba będzie sprzedać. Trzy, dobra. Tak zrobimy, nie będę tutaj kombinował. Spójrzcie, jesteśmy niezwykle dumni z naszej broni, oto co. Święty Krzyżowiec, tylko dla Joanny. Coś dobrego, nie? Podnosi swojego siły, swojego właściciela. O 20. A my o ile mamy? Ale szybko ten kursor realistyczny chodzi, dziwnie. Czyżby nie nagrywało? Bo właśnie tak rozpoznawałem, czy nagrywało, czy nie podczas próby. Patrzę się... Kurde, coś za bardzo realistycznie chodzi, prawda? Ale to bardziej postać się nic nie przycinało. Wiadomo, Fraps też coś tam obciąża. 90, 40, 30. Dziękuję, że pamiętaliście. Jakbyśmy mogli o tobie zapomnieć? Tylu twoich braci, bliźniaków widzieliśmy. Cios 80, wszystkie zech 10. No tak, fajnie, wolę... Ale nie, zostaniemy już. Żeby to było dla Metza, Święty Krzyżowiec. 90 cios, kurde. O 10 więcej, szturm 40, dobicie 30, ale... Tamte cechy by nam spadły. A tego? Nie chcemy. A właśnie. Zapasy do końca. Szkoda, że nie można przytrzymać, żeby się napełniał. Tych potrzebujemy najwięcej. Dobra, już nie możemy, nie ma miejsca. Super, dziękujemy. Duża rośnie i tak dalej. Dobra. Wszystko, wszystko od razu możemy sobie zamienić w razie co. Szybciej będziemy oczyszczać. Nic tutaj nie ma, nic. Dobra. Wszystko sprzedane, wszystko sprzedane, wszystko zabrane. Padać szybciej. Chcemy szybciej przejść tą grę do końca. Chcemy dojść do Reims. Może dzisiaj za jednym zamachem przejdziemy. Zobaczymy. Nie wiem, nie wiem, czy mi się uda, ale... Ale zaraz się przekonam.
Aha, tam w lewo mieliśmy skręcić, też prawda. Ciekawe, czy kogoś tam spotkam z tych dodatkowych misji. Chociaż w sumie tutaj chyba nie będę wykorzystywał tych strzał. Wiadomo, możemy wrócić do tego kowala, ale... Ale co tam? Lepiej się nie wracać, tylko iść do przodu cały czas. No tutaj już musimy, bo zapomniałem skręcić. Nie są aż tacy potężni, ale za to jak trafią, to zadają chyba całkiem istotne obrażenia, no bardziej dla naszych podopiecznych żołnierzy, tak? No, jest tu ktoś? Chodźcie. Co jest? Nie ma mieszkańców, Anglicy zakończyli to miasto, ale są za to dwie skrzynie. No nie ma, bo się zacięły. No, widzisz, delfinie? Twój kraj jest zniszczony przez tych barbarzyńców. Dobra, ale to się niedługo skończy. Niedługo. Chyba, że w tej grze. No, co tutaj mam? Bardziej chyba... O, łuk. Też na sprzedaż. Co my tu? Aha. W taki sposób zadziałało, że... Dobra, łuk mamy, a w drugim co jest? No nie, no nie blokować, ludzie. Kusza. Kusza strażnika. Nic ciekawego, czyli można wrócić się, póki jesteśmy blisko kowala. I sprzedać mu to za odpowiednią sumę. Dobra, chodźcie szybciej. Szkoda, że Joanna nie może szybciej biegać. Konno moglibyśmy szybciej podjechać, ale... Nie mamy nigdzie w pobliżu konia. A zresztą my jakoś tak nie przywykliśmy do jazdy konno. Więc jakoś sobie poradzimy. Dzięki. Dziękuję. Ja również dziękuję. Chodźmy. Wszyscy za nami biegacie, dobrze. Tak, trzymajcie. Kondycja będzie naprawdę niezwykła. Już jesteśmy w sumie w połowie drogi, tak? Ciekawe, gdzie się pojawią De La Pol i ten drugi Luksemburg? No, chyba Luksemburg tam był. O, dzielnie stoicie jeszcze. Zamiast atakować nas jakąś zmasowaną grupą, to wy takimi jednostkami próbujecie. Tak jakby te jednostki coś tam mogły zdziałać. To nie jest przecież Joanna, która sama wygasiła praktycznie połowę żołnierzy Anglików w tej grze. I Burgundczyków. I najemników. Co to za obóz? No, zamknijcie tutaj, no. Zamknijcie. Ja wejdę i zamknijcie za mną. No co by. Nadciąga wróg. Bronić obozu i nie pozwolić, by nasze działa wpadły w ich brudne łapy. O! Nagle się tak pojawiliście? Dziwnie. Czemu ty za jednym takim cholera jasno biegniesz? Zamiast wszystkich naraz walnąć. Co, już? Wszystko? Obóz wyczyszczony. Nie chcę mi się z wami bawić, padać. Szybciej. Ktoś się nagle pojawi... A tamci się tak jakby nagle pojawili, prawda? Może to
taki respawn był, że atak na księcia czy coś, znaczy no, nie na księcia, na Karola. Wysadzka czy coś w tym stylu. Sprawdzimy tak dla pewności. Mamy konia, ale... Ignorujemy go. O, to tutaj. Nie, dziękuję. Nie potrzebujemy. Już w porządku. Tak, zdobyłeś obóz. Wraz z działami. No, działu już nie ma. Wybaczcie. Ale mamy za to zapalające strzały. Jak będziemy potrzebowali, by coś rozwalić. Jakąś bramę czy coś. To na pewno sobie poradzimy. Jeżeli drewniano, to... W zupełności. Nie blokować, wypuścić mnie. Nie możemy wejść gdzieś, gdzie nas zablokują. No oczywiście jest tryb RTS, którego użyjemy, by się wydostać, ale... Wiecie, jak to z nimi czasami bywa. O, skrzynia. Wcześniej jej nie zobaczyłem. Co tym razem tutaj dla nas macie ciekawego? A wiem, co od kowala nie kupiłem. Miałem kupić... No, ten wisiorek, artefakt na trzecim poziomie. No cóż. No, tak lubię, jak kilku na zwierzę. Żeby tak dookoła było ze 100 żołnierzy, tak, którzy nas otoczyli. Takie coś naprawdę by wyrządziło im masakryczne szkoda, tak? Bardzo fajny jest ten motyw w tych grach, że wystarczy jedna bohaterka, prawda? Która wszystkich rozwali. Czy ich by było setki, czy tysiące, i tak mamy jakieś tam szanse, żeby wszystkich pokonać. W Dynastii Warriors to w ogóle masowo jest to rzeźnia. No, tak, w czasie skoku mnie już tak trafiłeś, fajnie. Oczywiście, nie mówię, że to nie jest możliwe, ale nie mógł nam dać trochę for. Żebyśmy dokończyli tego ataku. No, w porządku. Właśnie, gdzie jesteśmy? Tak dla pewności, tylko sprawdzić. Cel misji. Nie w celach misji, człowieku. Gdzie ty się patrzysz? Dobra, dobrze idziemy. 2D, lepiej. O, jak blisko. Już koniec praktycznie. Wyzwolimy to miasto. A to tutaj. Na tej wyspie. Tutaj też zaraz wszystko zdobędziemy. Może kogoś spotkamy na swojej drodze i bochenek chleba będziemy mogli uzupełnić. Ale okej, jeszcze tylko zapiszę. Droga do Reims, nie? W sumie mogę drogę do Reims, bo droga koronacji to jest ten teraz główny zapis, gdyby mi coś się nie zapisało, gdyby się nie nagrało. Też bym się wkurzył. Takie to jest, kurczę. Czasami nie mamy pewności, czy coś się nagrywa, czy nie. Największy koszmar. Kiedy się dopiero zorientujemy, że się nic nie nagrywa po czasie. Idziemy na wprost. Najpierw... Czemu mryga ta wioska? Mruga do nas. Przyjaznym okiem. Coś tu jest? Czy co? No ja, dobra. Burgundskie armie zostały wykoszone. Dziękujemy. No, tam jest jeden koleś na tysiące, no, sorry, nie tysiące, nawet setki naszych nie ma.
Ale dziesiątki to już tak. Naszych jest sporo. Tam jeden stoi i zamiast go zadźgać, to nie wiem, bawią się z nim. No, co tutaj mamy? Za tą drogą? Neglecting our people's needs. O, nieładnie. Let us clear the farmland so our people need not fear hunger anymore. Tak, dokładnie. Czy nie będziemy walczyć o ziemię, która nas żyje? Czym? Spokojna nasza. Chodźmy tam najpierw, oczyścimy spokojnie drogę. Znaczy, nie zostawimy tyłów nieoczyszczonych. Zanim pójdziemy do tego Scalesa. No, przy tym ataku to nic nie możecie nam zrobić, co? No. Zostawiam wam ich tutaj. Oczyścicie ich, ja pobiegnę do przodu. Nie chce mi się tam do nich wchodzić. Przy tym ataku nas nie mogą chyba zatrzymać. A przy takich normalnych, tak, mogą w nas uderzyć. Chociaż może jest za szybki ten WW na nich. Uciekasz, to dostaniesz. No ale dobrze, dobrze, że twórcy gry zrobili coś takiego, że uciekają, a nie stoją jak te ciołki. Jak banda ciemnych. No bo gdyby tak stali, no to wiadomo, ułatwienie dla nas, ale realistyka gry... Chociaż i tak, co to za ucieczka, kurczę. Tylko przedłużają swoje życie o 3-4 sekundy. Chyba że naprawdę biegają tak, że nikt nie może w nich trafić. Jak zrobiłem próby mikrofonu, skrzynia z poświęconym krzyżem może być otwarta tylko pasującym do niej kluczem. Aha! Ktoś nam da klucz z poświęconym krzyżem? Czyli tutaj jest krzyż, to już wiemy, okej. Super, chodźmy. Już? Już 74, dobrze. Jakieś dodatkowe misje przeszliśmy. Bo ile tam ma mieć w dodatkowej misji? Tutaj ma mieć 80, a tutaj 90, aha, czyli więcej, nie mniej. Spokojnie. Też uda nam się. Niedawno widzieliśmy księżyc przy kowalu. Pełnia. Za każdym razem jest chyba pełnia. Z tego co pamiętam. To my tylko bijemy się w pełni, czy co? Niebiesko nam tutaj na mapie, dobrze. O to chodź. No, atakuj, Wise. No, Scales. Dasz radę sam tutaj? Chyba nie. Naszych jest sporo. Chociaż wciąż ta niezłamana zasada, kiedy upadnie i wstaje i robi ten swój atak, jest nie do pokonania, bo jest nieśmiertelny. No, widzicie jak naszych kosi? To był najgorszy motyw, który mogłem zrobić. Zamiast zatrzymać naszych, to... Może szybciej padnie. Kiedy już będziemy mogli użyć naszego
O, nie żyjesz. Chyba nie miałeś dużo jedzenia. Życie Lorda jest skrócone. Przestał być zagrożeniem. Super. I naszych za dużo nie zginęło, żołnierzy. Dobra, teraz łuczników zabić. Miałeś jakiś klucz czy cokolwiek? Nie. Nie miałeś. Trudno, szkoda. Super! Oczyszczamy. Jest miło, przyjemnie bez tych czerwonych kropek na mapie. 12, 5. Nie no, sporo naszych zostało. Zawsze można się wrócić do koszar, ale... Dobrze, że oni nie mają tych wybuchających strzał. Wtedy gorzej byśmy ucierpieli, a tak? Tak się rozglądam, czy nie ma jeszcze czegoś. A właśnie, jak tam sobie... Aha, musieliście zużyć całe żarcie tutaj, które mieliście. I tak zaraz bochenek będzie. Krwawy rzeźnik. Można sprzedać. Masz... Macie. A ty, książę, też dla swoich przekaż. O, już zjedli tak od razu? Dobrze. Też dobrze. Aleksandryt. Nie, można sprzedać Aleksandryt. Gdzieś będziemy w pobliżu sklepu. Zaraz, poczekajcie tam. Co tutaj mam? No, a to co to? To dlatego, zapewne dla księciunia. Co to właściwie jest? Dobrze, że nie mamy żadnych żołnierzy. Przynajmniej wiemy, że nam nie zeżrą tego. Dwa lwy. Najpotężniejsza halabarda zbudowana z dwóch ostrzy ozdobionych ornamentem z motywem lwa. Poziom 5, cios 80, wszystkie ataki. Na poziom 5, przecież to logiczne, że będzie miał większy poziom. Wszystkie ataki. Cia, dobra. Masz książ? Aha, ty też nie masz za bardzo możliwości. A, bo tutaj się obładowałeś siapkami. Walwy, rzeźnik 80-70. Tutaj atak A40, wszystkie ataki 40. Czyli szturm, darbici i wszystko też. Dobra. Trzymajcie się tutaj. W taki sposób. Trzymajcie, bo i tak tam jak będziemy mieli sprzedać, to wtedy dopiero przekażemy dla naszych. Te zwykłe bochenki możemy przekazać. Dla Karola. Znowu przekaże dla swoich żołnierzy, którzy go chronią. Jabłka. O, w taki sposób. Super. Ładnie wyglądam, tak jak zawsze. Zwykłe bochenki są lepsze. Pożywniejsze niż te bułki. No, dobra. Tutaj też trochę przekazane. I się trzymają bardzo dobrze. Teraz będą mieli jeszcze więcej jedzenia. Więc przekażmy... w ten sposób. Dobra. O nie. Wynocha... Dobra. Hehe, uda nam się...